Ten flex. No więc rozgrzewam. Siemanko, trener Tomek Sajal Flex. Witam wszystkich. Dzisiaj wpadłem na pomysł. Co? Nie mogę? Nie mogę nagrywać? Kurwa. Masakra. Maso. Siemanko, trener Tomek, Stajan Flex! Witam wszystkich, dawno nie nagrywaliśmy tych przepisów, ale spontanicznie wpadłem na pomysł, że nagram dla was filmik. Zdarza się czasem tak, że wracacie wieczorem do domu i jesteście głodni, tak bardzo. Macie jakby na coś dobrego, smacznego, słodkiego. I przedstawię taki pomysł, można go lekko zmodyfikować, nie używając trochę innych produktów. Spełni to oczekiwanie. Będzie może nie jakoś bardzo wysokokaloryczny, słodki, będzie zawierał na pewno sporą ilość białka. Spontan. Także lecimy. Co potrzebujemy? Białka jaj, 3 białka, 2 żółtka. Mąka jaglana. To będzie generalnie baza, bo będzie to omlet, ale niezwyczajny omlet. Tylko zobaczycie. Mamy te produkty. Robimy białka, się ubiły, same o tak, Sajan Flex. No, także mamy białka, mąka owsiana. Really, nigga? To ile jej dacie, zależy od tego, ile macie do zjedzenia węgli. Także tego dam 100 gramów. Wiem, że powinno się składniki suche osobno mieszać, ale nie chcę mi się brudzić kolejnego naczynia. Sajan Flex. Kurwa. To nie było Sajan Flex. Ubite białka. Teraz... No także... W magiczny sposób znowu się wszystko włączyło. Tak to wygląda. Tutaj na dole żółtka, mąka, białka. Teraz to wszystko trzeba... To także zmieszane. A teraz powinienem już rozgrzewać patelnię wcześniej. Zapomniałem. Smażę olej kokosowym, ale nie wiem, czy to jest dobry olej kokosowy do smażenia. Wydaje mi się, że nie, ale tylko taki był woszą i wiem, że smażyć się powinno na nierafinowanym, ale tu nie jest napisane, czy to jest rafinowany, czy nierafinowany, więc zakładam, że skoro nie jest napisane, to jest ten gorszy. Znaczy ten, który uważają za gorszy wszyscy, nie? Bo jak smażysz na jednym oleju kokosowym, to jest dobrze, a jak masz inny, to już jest w ogóle najgorzej na świecie, nie? Lepiej, żebyś smażył już wtedy na, nie wiem, na silnikowym, na kujawskim. Ten omlet powinien być puszysty, ale nie będzie, bo już to ubiłem i on to wszystko opadnie. Ale i tak będzie dobry. Zajebisty. Do smaku można tutaj dodać jakiegoś białka sobie jeszcze dodatkowo. Ja chyba dodam sobie czegoś innego. Nie chcę czuć smaku białka, wolę sobie dodać trochę stewi. Rozdziedziczony. No, jak ktoś mi będzie życzył w komentarzu na zdrowie, to polajkuję i ta osoba ma u mnie plan treningowy. No, oko daje 5 gramów kokosowego. Omlet się smoży. Dały się do tego jakieś owoce. Ja użyję. Przyda się jabłko. Kiwi. Kiwi. Kiwi to jest taki ptak chyba. Kiwi. Zobaczcie jak to wygląda. Jestem taki głodny, zobaczcie, która jest godzina.
Ten zegarek się śpieszy o 5 minut, czy 7, czy 8, to zawsze mnie pogania rano. Dobry taki zegarek, nie wiem, czy ktoś z was też to stosuje, ale z czasem uodparniasz się jakoś na te zegarki, nie? Pamiętasz i o ile on się śpieszy i se to odejmujesz i w sumie, kurde, i tak jak masz się spóźnić, to wcale byś cię to nie pogoni. Zobaczcie, jak to wygląda, właśnie. Damn, good! Czy się uda? Science flex. Double science flex. Naprawdę to przerzuciłem to już wcześniej, nawet tego nie nagrałem, ale pomyślałem, że wszystkie kozaki na YouTubie, które mieszkają też z mamusią, przerzucają swoje omlety na filmikach, więc ja też chciałem przerzucić omlet na filmiku. Bierzcie witaminę D, oni mają rację. Zdecydowanie, tak. Tak, 2, 5, 3, pijcie tran, jedzcie czystek, pijcie czystek sobie, osoba zmucisty, len, milowie, młody jęczmień, co jeszcze? Serio uważacie, że to wszystko tak działa? Czy to jest chwyt marketingowy? Bo mi się wydaje, że chwyt marketingowy. Ale i tak smażę na oleju kokosowym. Jem jajka z boczkiem na śniadanie. I w ogóle takie rzeczy, więc nie hejtuję. Broń Boże. Tylko się zastanawiam, czy to nie jest trochę taka moda? Bo argument, że żeby argumentować, że zdrowe jedzenie jest drogie, dlatego się nie odżywiam zdrowo i w ogóle jem śmieci, bo nie mam siana na dietę. Często się słyszy takie gówno. Jak nie masz siana na dietę? Człowieku, słuchaj. Wydajesz, będąc takim przeciętnym Kowalskim, imprezującym sobie co weekend, wydajesz powiedzmy 100 na używki w tygodniu. Czy jak ktoś pali fajki, czy jak ktoś idzie na imprezę, no niektórzy wydadzą 400, niektórzy wydadzą, nie wiem, 5 zł. Ale załóżmy, że jesteś przeciętnym Kowalskim, który wydaje na używki tygodniowo 100. Czyli miesięcznie wydajesz 400 na coś, co jest ci w ogóle niepotrzebne. I tak coś jesz, no bo jesz co, w maku, nie wiem co, to też kosztuje. Bardziej pewnie chodzi o czas, nie masz czasu, żeby sobie przygotowywać jedzenie, tak? To poświęcasz czas, ale jeżeli chcesz jeść monotonnie, to tak naprawdę chwilę wystarczy, że poświęcisz. Znowu obróciłem, Senflex. Wystarczy, jak poświęcisz chwilę w ciągu dnia. Dosłownie, nie wiem, pół godziny. Przygotujesz sobie w tym czasie 3 posiłki, nawet 4, jak się uprzesz, jesteś bardzo leniwy, to możesz sobie przygotować wszystkie, wiadomo. Potem powiesz, nie chcę tak jeść. No to kurwa, nie będziesz miał efektów, no. Możesz jeść jakieś śmieci. Redukcji. Śmieci. Jakieś pedalskie jogurty, kurwa, z białkiem. Dla mężczyzn. Możesz takie rzeczy jeść. Ale nie tylko. Rozumiesz? Człowieku, nie tylko. Musisz też jeść takie gówno. No, tymczasem wracając do omletów. Tak to wygląda. Gdyby ubić te białka później i dodać na samym końcu po prostu ubite białka na twardą. Zresztą było mało białek teraz. Bo nie potrzebowałem dużo kalorii z białka, wolę to przeznaczyć na coś innego. Zakładam, że jeżeli jesteście na masie, no to możecie, wiadomo, dodać trochę więcej czegoś, trochę mniej czegoś. Znaczy jak jesteście na masie, to więcej wszystkiego, nie? Ale jeżeli czegoś nie lubicie, albo nie wiem, właśnie chcecie oszczędzić na jakichś kaloriach, to czegoś możecie dodać mniej. No, także... Poducha? A, nie wiem, teraz jeszcze.
podkład. To jest trochę jak tapeta na ryj typiary, nie? Zobaczcie, macie takiego przypełnionego omleta. Możecie tak rozsmarować masło orzechowe, że zakryjecie wszystkie te ciemne punkty. Wiadomo, jeżeli bardzo przypalicie omleta, to musicie więcej masła dać. Tak samo z tapetą i jesteście... Ale nie będę nic mówił. Będzie hejt. Kiedy coś tam malowanie się. Tak to się prezentuje, moi drodzy. Raz ta placek. Możemy do tego jeszcze dodać czegoś, ale nie musimy. Wygląda git.